first time in my career I've had to deal with something like this, so obviously it's a tough moment, but it's a new challenge, and I'm looking forward to taking on that challenge. Very, very, very motivated. I hate watching basketball, but I love playing, so I'm ready to get back as soon as my body allows me to. Artur, ta praca wykonywana z Jimmym, na czym ona teraz polega i z twojej strony, i z strony Łukasza Witczaka? W pierwszej kolejności bardzo dużo pracy miał Łukasz Witczak ze względu na to, że musiał przygotować odpowiednio tkanki przed, po zabiegu, po to, żeby rozluźnić mięśnie, przygotować do tej pracy teraz ze mną. My w tym momencie z Jimmym skupiamy się na tym, żeby on cały czas utrzymał ten tonus mięśniowy, po to, żeby nie dochodziło do atrofii mięśniowej, czy po prostu do spadku masy mięśniowej, więc to jest dla nas bardzo ważna rzecz. Kolejną rzeczą jest to, że nie mamy tutaj jakby za dużego pola manewru ze względu na to, że jesteśmy ograniczeni pod względem pracy mięśniowej i skupiamy się bardzo na izometrycznym rodzaju pracy mięśniowej, czyli wykonujemy ćwiczenia w statyce bez ruchu. Wszystko zgodnie z zaleceniami i pod kontrolą lekarza, który go operował i prowadził zabieg. W tym momencie można spekulować, kiedy on będzie gotowy do gry, jak długi będzie ten okres powrotu do pełni sił? Nie chcielibyśmy określać konkretnych ram czasowych, ponieważ składa się to wiele czynników i wiele jakby rzeczy ma na to wpływ. Tak jak mówię, nie chcę określać konkretnych ram czasowych, po prostu tego nie wiemy. To jest proces, który trwa w tym momencie. Jesteśmy i od tego, jak się będzie czuł Jimmy, jakie będą postępy w każdym kolejnym etapie, będziemy podejmować decyzje odnośnie jego powrotu, czy też nie, jak długo miałoby to trwać i tak dalej, więc na ten moment nie możemy określić stricte czasu danego, kiedy on wróci.